Kochani, jak ukisić białą kapustę, żeby była czerwona? Białą kapustę każdy zna, ale już takiej nie. To nie jest czerwona kapusta kiszona, to jest biała kapusta ukiszona na czerwono. Zobaczcie, jak prosto ją zrobić. Kochani, sezon kapuściany. Wprawdzie już robiliśmy kapustę kiszoną i pokazywaliśmy, jak ją robimy, ale na wakacjach spróbowaliśmy kapusty kiszonej, która była czerwona, trochę taka buraczana. I pomyślałem, że spróbujemy zrobić kapustę w taki sposób, tradycyjny sposób, tak jak robimy, ale zamiast marchewki dodamy starte buraki. I słuchajcie, wyszło perfekcyjnie. Wyszło naprawdę perfekcyjnie. Małgosia wpadła na to, żeby zamiast tych tartych buraków dać po prostu takie kosteczki buraków, żeby to tylko zabarwiło. Żeby nie, bo tam jest rzeczywiście, jest posmak również kiszonego buraka. Jest to bardzo dobre. Więc teraz robimy eksperyment i zrobimy kiszoną kapustę z dodatkiem kostek buraków. A więc, tym razem w słoiku i tak samo warstwowo. Ktoś napisał pod ostatnim filmem o burakach, że kto robi warstwowo? Przecież kapustę trzeba dobrze wymieszać. Faktycznie, może i trzeba dobrze wymieszać, ale przy ugniataniu to i tak wszystko się miesza. Więc ja absolutnie nie poprawiam czegoś, co jest doskonałe, a ta nasza kapusta jest doskonała. Ziele angielskie, liść laurowy, sól, i odrobina cukru. Tak. I teraz ten właśnie eksperyment, czyli dajemy parę kostek buraka. Ok. I następna warstwa. Trochę do słoika ciężko się wkłada, rozsypuje się, ale żona posprząta. Następna warstwa. Sól. Cukier, ziele angielskie i liść laurowy. I teraz można to już ubić. Jak już będzie pełny słoik, to zobaczycie, jak to puszcza sok. To z burakami, to żeśmy... Teraz buraki chyba, nie? Czy wiem? Tak, teraz buraczki. Tak, żebyś tylko, że więcej troszeczkę daj. Żeby na pewno był ładny kolor. A za chwilę Małgosia pokaże wam, jak tamta kapusta wyszła. Naprawdę perfekcyjnie. Sól, cukier, ziele, listki laurowe i kolejna warstwa. Trochę się tej kapusty wysypie. Ale już nie ma pojemników, bo wszystko jest zajęte. No właśnie. Jeszcze troszkę. O! Sól. Cukier, ziele i liść laurowy. I kolejna warstwa. Nie, najpierw ugnieciemy.
O, tu już zobaczcie, jak soczek buraki puszczają. Tak. I warstwa buraczków. Przypominam, że to jest eksperyment. Z tartymi burakami już mamy sprawdzone, wyszło, jest bardzo dobre. Chodzi po prostu o to, żeby te buraki wyjąć, bo chciałabym spróbować, żeby była kapusta kiszona w czerwonym kolorze, ale bez dodatku później. I kolejna warstwa. Sól, cukier. Ziele. Liść. I tak do pełna. No i kochani, ostatnia warstwa, bo ponieważ jest to eksperyment, więc trochę szkoda tej kapusty by było. A i tak sporo w ten słój weszło. Zobaczcie, ile soku już to puściło. No i teraz tylko czymś przycisnąć, nakrętkę nie dokręcać, tylko zostawić luźną i niechaj się kisi. Kochani, kiszonki to jest nasz taki polski superfood. Nie wiem, czy w jakimś innym kraju kisi się aż tyle, ile u nas. Też i kiszonki ostatnio stały się bardzo modne. Niemal wszystkie warzywa można ukisić. Owoce zapewne też. Kiszenie to jest zamykanie naszych zbiorów w słoikach. Robienie przetworów to jest zamykanie zbiorów w słoikach. Ktoś gdzieś powiedział, że robienie przetworów to jest tak jak produkcja własnych pieniędzy, bo nie musimy tego już po prostu kupić. Chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o kapuście białej, ukiszonej na czerwono. To nie jest czerwona kapusta. Kiedy byliśmy ostatnim razem w Turcji, urzekła nas kapusta, właśnie biała kapusta, ale koloru czerwonego. Jak oni to zrobili? Zanim to jednak powiem, to jeszcze kilka słów o kapuście. My mamy przeogromne ilości kiszonej kapusty i mój mąż jest bezsprzecznie mistrzem w robieniu kapusty. Nawet babcia, która, nasza babcia, która wiele, wiele lat przecież, jak to kiedyś bywało, kisiła kapustę, mówi, że Krzyś robi najlepszą kapustę, jaką ona w swoim życiu jadła, i my zawsze dla babci robimy sążną porcję kiszonej kapusty. W Alzacji dawno, dawno temu kiszono kapustę w taki sposób, że oczywiście szatkowano ją, układano w wielkich glinianych naczyniach. Warstwy kapusty 8-centymetrowe posypywano, najpierw ubijano, posypywano solą, ubijano i posypywano przyprawami. Na to szła kolejna 8-centymetrowa warstwa, sól, przyprawy, ubijanie. Nie wiem, czy ty, kochanie, znasz ten sposób? No ty robisz dokładnie tak samo. Ale nie znałem tego sposobu. No ale ty robisz też tak, że układasz warstwy, ubijasz, posypujesz przyprawami i ubijasz. Czyli oni robili to w zasadzie bardzo podobnie. Proces kiszenia kapusty trwał około 4 tygodni, ale kapusta kiszona była głównym czy bardzo ważnym składnikiem jedzenia tylko w bogatych domach. I jedzono ją, co jest ciekawe, tylko
we wtorki i w niedzielę od listopada do maja. Ale zanim podano ją w tych alzackich bogatych stołach, na alzackich bogatych stołach, to taką kapustę płukano, żeby pozbyć się jej kwaśnego smaku, a potem przez 5 godzin gotowano i uważano, że to jest, że to było bardzo, bardzo zdrowe dla nich jedzenie. Jak robimy tę kapustę? Kapustę robimy dokładnie tak samo, tą czerwoną kapustę, czy może raczej kapustę na czerwono, robimy tak samo jak kapustę białą, z tą tylko różnicą, że właśnie że na te warstwy przed ubijaniem kładziemy buraki, surowe buraki, czyli kapusta poszatkowana na to buraki, następnie sól, cukier i co tam jeszcze dajesz? Można kminy. Można dać troszeczkę kminku, ale do tej kapusty na czerwono nie dodawałeś kminku, prawda? I to jest ubijane. I kolejna warstwa, i kolejna warstwa. I teraz zobaczcie, kochani, jak się przyjrzymy tutaj temu słoikowi, to widać, że na przykład tutaj od spodu, gdzie nie było na spodzie położonych buraków, tylko gdzieś od tego poziomu, tu ta kapusta jeszcze jest jaśniejsza. Widać też takie zaciemnione miejsca, to są właśnie buraki. Kiedy ta kapusta się już ukisi, ona ma, jest kiszona w niedzielę, czyli ma 3 dni, a już ma taki piękny kolor. Po samym ukiszeniu buraki od razu puszczały soki, były tu takie, wiecie, kapusta tego koloru oraz takie plamki czerwone. Jak ta kapusta będzie już ukiszona, będziemy ją przekładać do słoików, to przed przełożeniem do mniejszych słoików trzeba oczywiście wyjąć te buraki oraz wymieszać kapustę, żeby ona miała jednorodny smak. Buraków nie trzeba wyjmować, jeżeli ktoś tego nie chce, jeżeli ktoś chce takie buraki kiszone, one też są bardzo smaczne. Natomiast ja akurat chciałam mieć białą kapustę kiszoną na czerwony kolor, żeby nie było tam widać tych buraków, więc buraki wyjmę. Ta kapusta, która jest tutaj, to jest też biała kapusta z dodatkiem buraków, ale na te poszczególne warstwy kapusty były kładzione buraki tarte. Efekt kolorystyczny jest taki sam. Efekt smakowy już raczej okazuje się, kiedy próbujemy tej kapusty, że będzie taki sam. Natomiast buraki w tej kapuście już zostaną i co bardziej takie wrażliwsze podniebienie wyczuje, że tutaj jeszcze coś jest, że tutaj jest burak na przykład. Zobaczmy, jak to wygląda. My nie robimy z kapusty żadnych surówek, tylko po prostu bierzemy słoik kapusty i palcami, ręką wyciągamy trochę kapusty, kładziemy na talerzyk i ją po prostu zjadamy. Ta kapusta jest w zasadzie bardzo podobna w smaku do tej, ale możemy, jak to się mówi, zbić ćwieka, czy zabić ćwieka osobom, które na przykład zaprosimy na obiad, podając taką kapustę, w której w zasadzie nic nie widać, żadnych innych dodatków, bo buraki są tu niewidoczne, a nie jest to kapusta czerwona. Poza tym wiele osób na przykład nie lubi czerwonej kapusty. Czyli albo kawałki, albo po prostu starte buraki. Kiszonki są przykładem doskonałej fermentacji. To jest dokładnie to samo, co się dzieje w glebie. Mamy tutaj mnóstwo pożytecznych mikroorganizmów, które, jeżeli jemy dużo kiszonek, dobrze wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu.
I jeżeli wyobrazimy sobie, że jest podobnie tak jak w glebie, że natura powiela sprawdzone mechanizmy, jeżeli mamy na przykład 90% mikroorganizmów biernych w glebie oraz 5% mikroorganizmów, które przeciągają te 90% albo na stronę destrukcji, albo drugie 5% na stronę rozwoju, życia, zdrowia, zasobności, to kiszona kapusta i w ogóle kiszonki są właśnie takimi silnymi, pożytecznymi mikroorganizmami, które te 90% biernych sił w naszym organizmie mogą przeciągnąć na stronę zdrowia. I o ile mój mąż zawsze był wielkim fanem kiszonek, o tyle ja w zasadzie od roku dopiero jem kiszonki. U nas w domu jadło się kiszoną kapustę w tradycyjny sposób. To była surówka z kiszonej kapusty od czasu do czasu do obiadu, na przykład do ryby. Dzisiaj na śniadanie, na obiad, na kolację, a często nawet między posiłkami, po prostu podchodzimy, bierzemy kawałek warzywa kiszonego, pijemy sok z buraków kiszonych, sok z kiszonych warzyw, z mieszanek, czy też kawałek, taką porcję, nie kawałek, porcję kiszonej kapusty i po prostu ona jest przepyszna, zamiast czekolady. Ta wygląda tak. Ta wygląda tak. Tę zrobiłeś chyba bez kminku? Nie, ta jest. Ta ma troszkę, tutaj widzę, kminku. I ma kurkumę też. Ta. Ta nie ma kurkumy? Mhm. Bo ta jest, ma taki kolor, dzięki temu, że dałeś więcej marchwi. A z tego da się wyciągnąć troszkę. Może najpierw tu jest obciążenie, bo żeby kapusta się udała dobra, to musi być zanurzona w soku. Tu jest jeszcze taki talerzyk. O, wyciągnę buraka, kawałek, trochę tej kapusty. Buraki są pokrojone na tej wielkości kawałki, żeby były łatwe do wyciągnięcia. I teraz tego wszystkiego spróbujemy. Przydałoby się kogoś zaprosić i dać mu do spróbowania te kapusty, bo nam ona po prostu smakuje. Burak jest kwaśny, a ta ma troszeczkę ciemniejszy smak, ciemniejszy kolor, nie? Ale może to jest kwestia ilości dodanych buraków po prostu, bo wydaje mi się, że tu mniej było. I jeszcze spróbuję tej kapusty. Także kochani, biała kapusta kiszona tradycyjnie, czerwona kapusta również. Myślę, że uda mi się namówić męża, żeby ukisił mi chociaż ze dwie główki czerwonej kapusty. Oraz biała kapusta kiszona na czerwono. Jeżeli będziecie chcieli zrobić taką wspaniałą kapustę, to oczywiście w opisie filmu będzie przepis, jak to zrobić. Smacznego!